Zadania dotyczące wzajemnego położenia dwóch prostych bardzo często pojawiają się na maturze, więc chciałbym, żebyście podeszli do tej lekcji z dużym skupieniem. Powiem Wam, co musicie się nauczyć na pamięć i na co musicie patrzeć. No Nie ma innego sposobu, żeby to zapamiętać. Zacząłem tę lekcję od wypisania, znaczy przygotowałem już sobie, jak wyglądają funkcje. Liniowe, jak wyglądają te proste. Tutaj mamy postać kierunkową, a tutaj postać ogólną. Wykresem funkcji liniowej jest prosta, tak? I teraz położenie dwóch prostych dzielimy na takie cztery typy. Pierwszy z nich to jest tak, takie ułożenie, taka konfiguracja, że proste nakładają się na siebie. Nakładają się na siebie. I teraz popatrzcie. Hmm. Musicie tutaj zapamiętać, że badamy te same postacie. Te same postacie. W tym przypadku. Jeżeli możecie badać ze sobą postacie kierunkowe oraz postacie ogólne, ale ja chciałbym położyć taki nacisk, że trzy pozostałe kategorie, czyli trzy, po, trzy pozostałe ułożenia bazują tylko na postaci kierunkowej, więc jeżeli wejdzie Wam to w krew, że będziecie badali postacie kierunkowe, to ułatwi Wam to zadanie. Czyli to jest moja wskazówka. Nie musicie tego robić, bo akurat w tym przy tym typie możecie badać również postacie ogólne, ale to jest moja wskazówka, że chcemy mieć postacie kierunkowe. To jest takie duże ułatwienie kierunkowe. No i teraz mamy tutaj, że proste nakładają się na siebie, kiedy proste nakładają się na siebie, jeżeli po prostu mają takie same wzory. Czyli, no dajmy sobie przykład, 3x plus 2, jeżeli stworzycie sobie wykres takiej funkcji i chcielibyście sobie stworzyć wykres drugiej funkcji, również tutaj 3x plus 2, to może Was troszeczkę mylić, to zamarzemy. No i widzicie, że mamy dwie takie same proste, no to otrzymamy dwa takie same wykresy. Czyli jeżeli mamy postacie kierunkowe, to A1 musi być równe A2 i taki daszek w matematyce oznacza i. B1 równa się B2. Oznacza to, że musi być ten warunek spełniony oraz ten warunek. Nie może być jeden z nich. Muszą być spełnione obydwa warunki. To jest warunek na to, że, żeby proste nakładały się na siebie dla postaci kierunkowych. No jeżeli mamy postacie ogólne, to musimy mieć takie same współczynniki przy poszczególnych x. -ach. No to jest chyba logiczne i bardzo proste. C2. No i możemy sobie dodać przykład 2x plus y minus 7 równa się 0. No i mamy... 4x plus 2y minus 14 równa się 0. Te proste są równoległe. Dlaczego? Mimo, że tutaj mamy inne współczynniki, ale mogę sobie je sprowadzić do tych samych. Czyli jeżeli podzielę przez 2, otrzymam 2x plus y minus 7 równa się 0. Widzicie, że to co stoi przy x jest to samo, to co stoi przy y jest to samo. I wyraz wolny jest taki sam, czyli proste nakładają się na siebie. Teraz taki drugi, yy, druga grupa, czyli drugi typ położenia, to są, że proste są równoległe. Równoległe. I tutaj będziemy badali tylko i wyłącznie, od tego momentu będziemy badali tylko współczynniki kierunkowe, tak? Współczynniki kierunkowe. Dlatego yy, Dałem Wam taką wskazówkę, żebyście sobie nawet tam zamieniali na postać kierunkową. Widzicie, że postacie ogólne też można badać, ale tutaj te trzy kolejne położenia opierają się tylko na współczynnikach kierunkowych. No proste są równoległe, jeśli współczynnik kierunkowy pierwszej prostej jest taki sam jak współczynnik kierunkowy drugiej prostej. To jest nasz warunek. Możemy dać sobie przykład, to jest bardzo proste. 2x plus 6 i 2x minus oj, minus pi. Mamy, że a1 równa się 2, a2, czyli to co stoi przy x również 2, mamy to samo, czyli proste są równoległe. No jeżeli mamy postać x kierunkową i dostaniemy, to jest już drugi przykład, tak? I będziemy musieli zbadać wzajemne położenie takiej prostej i innej prostej, która jest w postaci mm, ogólnej. Minus 2x plus 2y minus 10. Mamy postać kierunkową i postać ogólną, więc musimy zamienić sobie na postać kierunkową, bo wiemy, że współczynnik kierunkowy występuje tylko w postaci kierunkowej. Tutaj mamy 2x, dodać 10 dzielimy przez 2, czyli przez to, co stoi przy y i mamy x plus 5 i widzimy, że współczynnikiem kierunkowym tej prostej tej funkcji jest 1 oraz tej. Więc mamy yy, takie same współczynniki, więc proste są równoległe. Taka trzecia grupa Trzeci typ ułożenia to są... proste mogą być prostopadłe. Prostopadłe. Proste są prostopadłe, jeśli pierwszy współczynnik, znaczy jeżeli chodzi taka jeżeli zachodzi taka zależność, czyli widzimy tutaj mamy współczynnik A1 yy, i on jest taki sam jak Odwrócony współczynnik A2 ze zmienionym znakiem. No może yy, to być troszeczkę skomplikowane. Możemy badać sobie zamiennie takim warunkiem. Lub, yy, lub no to jest konsekwencja tego. Jeżeli pomnożymy sobie <coughs> przez A2, to mamy A1 razy A2 równa się minus 1. Dlaczego ja, możemy sobie skreślić lub, bo to będzie wprowadzało w błąd. To jest konsekwencja tego, tak? Jeżeli przemnożymy sobie przez a2, to otrzymujemy taki warunek. No i aby sprawdzić, czy proste są prostopadłe, musimy pomnożyć dwa współczynniki i sprawdzić, czy otrzymamy minus 1. Damy sobie jakiś przykład. Um, może tak, 2x plus 4 i y równa się minus 1, druga x plus 6. No i teraz. Zastanówmy się najpierw nad tym, co napisałem na początku. A1, czyli tutaj 2, to jest odwrócony współczynnik drugi. Jeżeli odwrócimy jedną drugą, to otrzymamy 2 i zmienimy znak. Minus i minus da plus, czyli już widzimy, że się zgadza. Jeżeli ktoś to widzi, to fajnie. Jeżeli nie, to może sobie po prostu wypisać drugi współczynnik, czyli minus 1, druga i pomnożyć je ze sobą. Coś mi tutaj długopis wariuje, jest straszny upał na zewnątrz i chyba komputer się przegrzewa. To chyba dobry znak, żeby zrobić sobie przerwę. Czyli mamy A1 razy A2. No i widzicie, o. widzimy, że to nam się skróci i otrzymamy minus 1. Jaki jest wniosek, że proste są prostopadłe? No i teraz znowu tutaj widzicie, że badamy tylko współczynniki kierunkowe, więc chcemy mieć postać kierunkową. Czyli jeżeli będziecie mieli jedną... Nie chcę Was zanudzać i, i wiecie, jeżeli przy badaniu równoległości już poznaliście to, że musicie zamienić postać ogólną na postać kierunkową, więc tutaj tak samo uważam, że przykład jest zbędny. Musicie pamiętać, że musimy mieć postacie e, kierunkowe. No i ostatni przykład to jest, że proste przecinają się pod kątem innym niż proste. Znowu się przykleja. Innym niż... No... Nie wiem, śmiać mi się chce już z tego. Kątem innym niż proste. Czyli jak w podstawówce, kiedy to pisanie sprawiało problemy, teraz tak samo mi sprawia problemy, tylko że na tablecie. Przecinają się pod kątem innym niż, niż prosty. Co to oznacza? No mieliśmy, że proste są równoległe. Tam się wcale nie przecinały. Przecinały się pod kątem prostym. To jest szczególny padek, yy, przypadek tego przecięcia. No i przecinają się pod kątem innym niż prosty. Więc na pewno musi zachodzić taki warunek, że a1 jest różny od a2. Bo gdyby tak było, to by były proste jakie? Równoległe, prawda? I a1 razy a2 Musi być różne od minus 1, bo gdyby tak było, to przecinałyby się pod kątem prostym, no i by, byłby to pod punkt trzeci, prawda? No i jest. To jest bardzo proste. Zobaczcie, mamy y równa się 3x plus 6. No, chciałbym to ładnie napisać. I y równa się 2x dodać 8. No i widzimy, że pierwszy współczynnik to 3, drugi. To 2, czyli one na pewno są różne. Czyli mamy spełniony pierwszy warunek. Drugi, no jeżeli 3 pomnożymy przez 2, to otrzymamy 6. No to na pewno nie jest minus 1, więc zachodzi. Więc jaki jest wniosek, że proste przecinają się pod kątem innym niż prosty. No jeżeli będziecie mieli postacie ogólne, to też musicie zamienić to na postacie kierunkowe. No i. Podsumujmy te wiadomości. Najlepiej badać jest, najlepiej bada się postacie kierunkowe, tak? Najlepiej bada się postacie kierunkowe. Ktoś może powiedzieć, no okej, okay, w trzech punktach badałeś. Yy, tylko postacie kierunkowe, bo tam tylko patrzy się na współczynnik kierunkowy. Dlatego napisałem najlepiej, ponieważ w tym pierwszym podpunkcie, gdy nakładają się na siebie, będziecie mieli dwie takie same postacie ogólne. To nie musicie tego zamieć na postacie kierunkowe. Widać, że jest to samo, no to nakładają się na siebie. Dopiero później trzeba mieć postacie kierunkowe. No ale to jest moja wskazówka, że chcemy mieć postacie kierunkowe, bo tutaj od drugiego, y, znaczy to, że proste są równoległe i prostopadłe oraz przecinają się pod kątem innym niż prosty zależy tylko od współczynnika kierunkowego, więc łatwiej sobie to od razu sprowadzić i odczytać, bo jeżeli wy sobie poćwiczycie yy, sprawdzanie tego położenia, no to wystarczy sprawdzić, nie będziecie musieli nic, nic mnożyć, tak jak widzicie, że to jest to samo co tutaj, czyli są równoległe, no i tutaj ja ja nie korzystam z tego warunku, że się mnoży, tylko ja widzę, że jeden współczynnik jest odwrotnością drugiego i ze zmienionym znakiem. Tu mam dwa, to odwrotność dwójki to jest jedna druga i musi być zmieniony znak. Bez jednej drugiej, bez, znaczy bez tego minusa nie byłyby prostopadłe, bo musi być zmieniony znak, tak? Ale ktoś może sobie to mnożyć, bo tak mu jest łatwiej. Ale zobaczycie, że jeżeli rozwiążecie sobie kilka przykładów, to na pewno dojdziecie do takiej perfekcji, że będziecie sobie sprawdzali tylko zerkając na to. Jeżeli będziecie ćwiczyli zamianę postaci ogólnej na kierunkową, to można to robić też w pamięci, także... No zadania z tego często pojawiają się na maturze, także ja zachęcam, żebyście nauczyli się na pamięć no tych prostych trzech warunków, tak? No czterech w sumie. Są prostopadłe, gdy mnożenie współczynników daje minus jeden. Równoległe, gdy są takie same. Są, gdy mamy dwa takie same wzory, to nakładają się na siebie. No a jeżeli Yy, współczynniki kierunkowe są różne i przy mnożeniu dają minus 1, to przycinają się pod kątem innym niż prosty i to tyle. No, tu nie ma żadnej filozofii, to jest naprawdę bardzo proste.